Wszedłem do grupy A i jestem cały szczęśliwy. Mam ochotę robić jedno salto za drugim. Szczerze mówiąc, jestem w grupie A już tak długo, że na pewno znowu będę kapitanem. To nie ulega kwestii. Kiedy zobaczyłem swoje imię na liście, to się ucieszyłem. Znaczy, kolejny długi rok spędzę blisko Emily. Mam cały rok, żeby się z nią umówić. Kiedy się dowiedziałam, że zdałam do grupy A, cała byłam w skowronkach. Nie jest rewelacyjna. Nie rozumiem, co tutaj robi. Michelle ma w sobie to coś. Niestety ta Michelle dostała się do zespołu tak z ulicy. Obawiam się, że to wytrąci Emily z równowagi. To nam zaszkodzi na turnieju regionalnym. Jestem w niebo wzięty. Tak długo na to pracowałem. To pierwszy krok na drodze do kariery zawodowego tancerza. Jestem bardzo szczęśliwy. Jestem w siódmym niebie. Nareszcie należy do grupy A i nareszcie należy do Ebaczki. Stand up! Kiedy zobaczyłem, że jestem na liście, nie byłem zbyt zaskoczony, ale bardzo się cieszę. Tańczyć w grupie A jest super. Znaczy, przez kolejny rok będę tańczyć z siostrą, z przyjaciółkami. Kiedy się okazało, że jestem w grupie A, byłam podjarana. Zaraz zaczynam ćwiczyć i szykuję się na turniej. Bardzo mocno wierzę w naszą grupę A w tym roku. To wielkie emocje patrzeć na nich i myśleć, że mamy szansę na zwycięstwo! Niemożliwe, że nie będę już tańczyć w grupie A. Akademia Tańca. To wiadomo się. Gratulacje. Tańczyć w grupie A to wielki zaszczyt, bo nie jest łatwo dostać się do zespołu i nie jest łatwo się utrzymać. Oczywiście, zasłużyłam ciężką pracą. W sumie grupa A to ja. Byłem w grupie B, byłem jednym z nich, ale teraz jestem tutaj, w grupie A. Co za duma, co za wynik. Jestem bardzo zdziwiona, że Giselle nie dostała się do grupy A w tym roku. Znaczy, tańczy świetnie i naprawdę bardzo mi jej żal. Gratulacje, Chloe. Zasłużyłaś na to miejsce. To jest niesprawiedliwe. To Giselle pracowała na miejsce w grupie A, nie Michelle. Nie rozumiem, co zrobiłam źle. To nie twoja wina, tylko Michelle. Gratuluję. Świetnie tańczyłeś. Popatrz na mnie. Przyrzekam. Wrócisz do grupy A. Jestem dziewczyną z E-paczki. I co ja teraz zrobię? Do zobaczenia. Na razie. I co, teraz tańczymy codziennie, tak? Hej, Emily. Nie teraz. A odpowiedź zawsze brzmi nie. Skąd w ogóle wiedziała, że chce się z nią umówić? No, pewnie dlatego, że próbuje codziennie.
Hej. Tęsknię za tobą i to bardzo. No wiem, ale nie myślę o tym za dużo. Beth i ja kiedyś tam kręciliśmy. Ale wtedy, kiedy razem tańczyliśmy w grupie B, potem zdałem do grupy A i postanowiłem z tym skończyć, bo byłem taki zajęty treningami. Mówisz w taki sposób, jakbyśmy mieli się już nigdy więcej nie zobaczyć. Wszystko się ułoży. Myślę, że ona coś do mnie czuje, ale ja już nie. Dobra, muszę lecieć i... To leć. Tęsknię. Zobaczymy się i wszystko się ułoży. Mogę pogadać sama z Michelle przez minutkę? Cześć. Chciałam po prostu osobiście powitać cię w zespole. Gratuluję. Dziękuję. Naprawdę miło cię poznać. Słuchaj, wielu ludzi chciało się dostać do zespołu. Tak, rozumiem. Musisz pracować bardzo, bardzo ciężko. Dobrze? O, jasne. Nie wiem, co myśleć. Jestem tu nowa i nie wiem, co takiego złego zrobiłam. Troszeczkę mnie stresuje cała ta sytuacja. Dobrze wybraliśmy. Ciekaw jestem, co nas spotka w tym roku. Jesteśmy przekonani, że 10 tancerzy w wybranym składzie wygra turnieje. Na to liczę. Musimy ustalić, kto będzie kapitanem. Masz słuszność. Kapitan zespołu to bardzo ważna i atrakcyjna funkcja. Wybieramy jednego z tancerzy. Kogoś, kto jest najbardziej odpowiedzialny. Dobrze. Już pora. No to witamy, nie tylko w grupie A, ale także w naszej... Ej, naprawdę bardzo się cieszę, że tu jestem. No pewnie, słusznie. Jesteśmy jak rodzina. Bar na dole to miejsce, w którym często spędzamy czas. Kiedy mamy przerwę w treningu albo chcemy pogadać. Znasz zasady, prawda? Dobra, przypomnijcie. Zasady e-paczki to poważny kodeks. Mamy ponad 100 zasad, których musimy przestrzegać cały czas. Zasada pierwsza. Każda e-dziewczyna wspiera koleżanki z paczki. Dobra, to ma sens. Zasada druga. Wróg jednej e-dziewczyny jest wrogiem wszystkich e-dziewczyn. Bardzo słusznie. Zasada trzecia. Tajne powitanie. E-paczka. E-paczka. Chodzi o to, że robisz małe e, a potem łączysz się z drugą osobą i tworzysz P. Czy to wygląda jak P? No nie wiem, P? Dobra, E? Bardzo dobrze. Tylko pamiętajcie, to tajemnica. I nocujemy u siebie i wszędzie chodzimy razem. Zobaczysz. Cześć, co słychać? Dobrze, tak? Porządku. No to fajnie. Właśnie sobie gadamy. Kiedy Giselle do nas podeszła, atmosfera zgęstniała. Ja właśnie awansowałam z B do A, a ona spadła z A do B. No, trochę dziwna akcja. Możemy porozmawiać? Jasne. Chodź. Słuchaj, tak jak obowiązują reguły w akademii, tak samo istnieje kodeks dziewczyn. A żeby być w epaczce, musisz należeć do grupy A. Rozstanie z Giselle było trudne. Jesteśmy przyjaciółkami i bardzo mi na niej zależy. No ale jednocześnie reguły to reguły. Nie uważam, żeby reguły należało łamać. Nie jestem zadowolona, że Emily tak potraktowała Giselle. Znaczy, ponieważ wypadła z grupy A, nie należy już do e-paczki. Uważam, że to nie fair. No to rozumiem. Zobaczmy się później. Tak, tak, tak. Bardzo mnie boli, że nie należy już do e-paczki. Ale... rozumiem, dlaczego Emily mnie wyrzuciła. Znaczy, nie jestem już tancerką w grupie A. Na przesłuchaniu nie włożyłam w taniec całej duszy i pomyślałam, że trzeba pożegnać się ze studiem A. Zasługuję na to, żeby być w grupie A. Po prostu straciłam czujność. W życiu trzeba zawsze dawać z siebie wszystko cały czas. Jak mogłam zapomnieć? Jestem dobrą tancerką i to, że mnie nie przyjęli do A, nie zmienia tego. You got the magic. I'm feeling your rush. I wanna see you give it all.
Gdybym zatańczyła tak jak w tej chwili, to byłabym w grupie A. Po prostu osiadłam na laurach i więcej tego błędu nie powtórzę. Kapitan zespołu. Kto będzie kapitanem zespołu w tym roku? Emily, oczywiście. Emily się nadaje, sprawdziła się poprzednio. Jest idealna. Może powinniśmy dać szansę komuś nowemu. Nowy sezon, nowy zespół i nowy kapitan. Gdybym miał decydować, wybrałbym Michelle bez wahania. Nic nie wiemy o tej Michelle, a ty chcesz ją zrobić kapitanem. Była kapitanem w poprzednim studiu. Jestem ciekawy, co mogłaby wnieść do naszej akademii. A ja myślę, że Emily będzie lepsza. Ale jak najbardziej rozumiem argumenty Chrisa. I co? Czy Emily ci wysyła zdjęcia naszych kotków? Ach, jakie słodziaki! Czekaj, ten z wąsikiem jest twój? Tak. Najfajniejszy, mój ulubiony. W tej chwili idziemy z Giselle do studia na pierwszą próbę w roku. Powiedz, Emily, coś ci mówiła o tym, żebym wróciła do grupy A? Coś wspominała, ale nie powiedziała mi żadnych szczegółów. To był jeden błąd. Nie powinnam być karana przez cały rok. Musisz poczekać. Nie mam innego wyjścia. I w kółeczko! Miejsce w grupie A jest trochę jakby prestiżowe. Małe dzieci chcą się od nas uczyć i mają radochę. A teraz każde dziecko sunie lewą nogą o tak, dobra? O tak. A ja zachowam matematykę, bo jestem z niej słaby i mogę pójść na dno. Znaczy, wcale nie chcę teraz odrabiać matmy. Wolałbym tańczyć z dziećmi, ale po prostu muszę. Eldon, chodź. Tak? Stary, co to jest taki mały numerek na górze nad normalną liczbą? Jaki numerek? Jakiś znacznik? Znacznik? Nie wstyd mu? To jest potęga. Potęga? Justin, podejdź bliżej. A co ona robi? Tłumaczę mu podstawy kolejny raz, a koleś nic nie kuma. Jak masz 2 do 3, to mnożysz 2 razy 2 razy 2. Matma, to najgorszy przedmiot. Nic nie rozumiem i to mnie wkurza. A co jeżeli tu jest literka do potęgi drugiej, co? Po co tu te litery? Cieszę się, że idziemy na zakupy. Wiem, no. Idziesz z nami, Chloe? Bo ostatnio się wykręciłaś. Jeszcze zobaczę. Kiedy Emily zaproponowała zakupy, było mi miło, ale jest tak, że sama płacę za lekcję tańca, więc nie będę mogła nic sobie kupić, a to byłoby żenujące. Musisz mieć jakieś nowe kreacje. Bo możemy ci wybrać. I kupimy sobie takie same bransoletki. Pójdziesz? Tak, ja na pewno się postaram. Zasada kodeksu Epaczki. Jak jedna idzie na zakupy, to idą wszystkie. Kto łamie zasady na początku, to niedobry znak. Koniecznie, tak. Czyli jestem niby w Epaczce, ale tak naprawdę do niej nie należę. Niedobrze. Trudno. Rozumiem. Cześć wam. Kiedy Michelle się dosiadła, to miałam w głowie jedno pytanie. Co ty sobie myślisz? Czy nie przeszkadzam? Mogę tutaj siedzieć, czy... To miejsce Riley. Wybacz. Jestem już skołowana. Dlaczego Epaczka mnie odrzuciła? Ja im nic nie zrobiłam, więc nie ma powodu, żeby były na mnie złe. Nie jest z Epaczki. Nie jest nawet znajomą. To przepraszam. Już idę. W porządku. Chociaż nie prosiła. Cześć. Hej. Weź się, nie przejmuj. To są dziewczyny. Mógłbym siedzieć tam, z nimi, ale wolę tutaj, zupełnie sam, tylko z soczkiem. Jeśli ci to pomoże, to mogę udawać dziewczynę. Nie, no co ty, w porządku. Hej, mam bardzo ładną sukienkę, czeka w przebieraniu. W porządku. Fajnie. Tak naprawdę nie znam Epaczki, ale też wcale nie chcę znać. Są groźne. Czekam tu sama, bo dowiedziałam się, że próba jest w studiu B, ale nie jestem pewna, co się tu dzieje. Jo, panowie, gdzie jest ta... gdzie jest Michelle? Skąd mam wiedzieć, ale słabo, że się spóźnia pierwszego dnia. Sądzę, że plan Stefanii jest genialny. Ciekawe, kto powiedział Michelle, że próba będzie dzisiaj w studiu B. No, kto to wie? O, cześć, Michelle.
A co ty tu robisz? Powiedziano mi, że mamy próbę w studiu B. O, skąd? Próby grupy A są zawsze tylko w studiu A. O, wiem, że to specjalnie. Po co wysłali mnie do studia B, skoro próby są zawsze w studiu A? Kto cię tu skierował? Nieważne, co za różnica. Jasne. Zrozumcie, nie chcę donosić na Stefanie, że to ona. Jestem tu nowa i naprawdę nie chcę być skarżypytą. Chcę powiedzieć, że mi przykro, że zajęłam twoje miejsce w grupie A. Nie twoja wina. Tańczy genialnie. Nie mówcie Emily ani nikomu, ale jest niesamowita. Bądź czujna, co nie? Aha. I wiesz, uważaj na epaczkę. Jasne. Dziękuję ci bardzo. Pa. Nie ma za co. Super! Hej, Zach. Zrób jeszcze raz jaskiniowca. Dobra. Nie. Wchodzę do tego studia i pierwsze, co widzę, to, że nie wszyscy są obecni. A kolejne, co widzę, to jakieś wygłupy. Co wy robicie? Taniec King Konga. Nie powinniśmy ćwiczyć? A nie wolisz dotknąć kaloryfera? Nie. Zobacz tylko, dotknij. Nie, błagam, nie chcę go macać po brzuchu. Jasne. Nie podchodzą do tańca poważnie. Ja tam nie pasuję. Wiesz, teraz mały taniec jaskiniowca. Nie chcę być w grupie B. Cześć, tancerze! Zmieścisz się wokół mnie, zanim zaczniemy? Mam pytanie. Czy ktoś widział Michelle? Nie tolerujemy spóźnień. Czy na spóźnienia przymykano oko w tamtym studio? Nie wiem, ale jeśli tak, to być może byli na innym poziomie niż my tutaj. Sporo się spóźnia jak na pierwszą próbę. Michelle nie ma szans, nie utrzyma się w grupie, prawda? Fatalne pierwsze wrażenie. Dobra, nieważne. Teraz Kate. O! Co się stało? Tak bardzo przepraszam. Zgubiłam się. Jesteś tu nowa, ale to się nie może powtórzyć. Tak mi przykro. Nigdy więcej. Dziękuję, Emily. Teraz będę uważała na Stefanie i jej teksty. Znaczy, czuję, że kiedy jest w pobliżu, powinna być ostrożna. Jeśli Michelle się nie dostosuje, może się pakować i wracać do Wisconsin. Nowy rok w Akademii, to znaczy, że trzeba wybrać kapitana. No, to szybko głosowanie i będzie z głowy. Ja będę kapitanem, bo mam zdolności przywódcze. I szczerze mówiąc, nie widzę nikogo w studiu, kto dałby sobie radę lepiej niż ja. Wybacz, Emily, zmieniamy procedurę w tym roku. W chwili, kiedy Kate powiedziała, że będzie konkurs na kapitana, zdenerwowałam się. Kiedy usłyszałam, że Emily może nie zostać kapitanem, to byłam w lekkim szoku, bo była kapitanem przez 2 lata. Chcemy dać szansę innym. Chodzi nam o osobę, która również była kapitanem w swoim studiu. Chcemy zobaczyć, co potrafi zrobić u nas. Michelle! Wychodź. Nie, dziękuję. No, nie dziękuję. Proszę, nawet nie chcę się zgłosić. Być kapitanem zespołu to ogromna odpowiedzialność. Dopiero się tu przeniosłam i nie chcę tak od razu stawać na czele grupy. To ja prowadzę akademię i ja zdecyduję, co jest najlepsze dla drużyny. No, Michelle, weźmiesz udział w konkursie? Ja... Tak? Chcesz się przydać drużynie? Chcesz należeć do grupy A? Tak. Fajnie, świetnie. A Emily? O tak, pięknie. Nie no, dawniej nie było mowy, żeby Emily mogła stracić pozycję, a teraz mogłaby oddać swoje stanowisko jakiejś nowej? Rany, co się porobiło? Jakoś nie chcę wcale być tutaj kapitanem, ponieważ nie jestem pewna, jak Emily zareaguje. Pozycja kapitana zespołu jest dla mnie ważna. Chce się ze mną mierzyć? Proszę uprzejmie. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Antonina